Serdecznie witam na kolejnej lekcji. Dzisiaj powiemy sobie parę słów o transformatorze. Mieliśmy prąd przemienny ostatnio, to wczorajsza lekcja, to jeszcze jest, a teraz lekcja dzisiejsza, czyli transformator. No tutaj odpowiedź najpierw, do czego transformator służy. Tutaj już widzicie na ekranie odpowiedź, do zmiany napięcia. Napięcia, nie napięcia. Napięcia prądu przemiennego. Tak? A jak to działa? No to najpierw popatrzmy sobie na budowę takiego transformatora. Tu zbudowany jest rdzenia ferromagnetycznego. Nazywamy to rdzeniem transformatora. Nawijamy na ten rdzeń co najmniej dwa uzwojenia. Pierwsze uzwojenie, pierwsza taka zwojnica. To będzie tak zwane uzwojenie pierwotne. Do tego uzwojenia będziemy podłączać napięcie przemienne, które chcemy zmienić. Tak? To ma liczbę zwojów N1. Tak? Tutaj będzie podłączone napięcie, będziemy to nazywać napięciem na uzwojeniu pierwotnym. To napięcie będzie U1. No i uzwojenie drugie, druga zwojnica nawinięta. Tak zwane uzwojenie wtórne o liczbie zwojów N2. To będzie napięcie na uzwojeniu wtórnym U2, czyli prąd wtórny, ale będziemy na początku zakładać, że do uzwojenia wtórnego nic nie jest podłączone, a dopiero potem coś podłączymy. Na wspólnym jednym rdzeniu chodzi o to, żeby płynący prąd w zwojnicy numer 1 w uzwojeniu pierwotnym wpływał na wytwarzanie prądu w uzwojeniu wtórnym. Jeżeli nie byłoby rdzenia ferromagnetycznego, to oczywiście, jakby to było w miarę blisko siebie te zwojnice, na przykład te zwoje, na przykład jedno nawinięte na drugie, też może być nawinąć jedno na drugie przecież, to też będzie jakiś efekt, ale słaby. Dlatego rdzenie ferromagnetyczne jest tutaj istotne. To taki rdzeń jeszcze pełny. Chodzi o to, żeby linie pola magnetycznego były jak gdyby zamrożone wewnątrz, żeby nie było, żeby nic nie uciekało na zewnątrz, gdzieś tam w przestrzeń, żeby nie było strat energii. Tak? Więc ten rdzeń musi być najlepiej, żeby był w kształcie krzywej, w kształcie, jakie były zamknięte, jak tutaj widzicie. I teraz, no oczywiście, transformatory takie przemysłowe nie budowane są w ten sposób. Tam pokażę Wam rysunki. Tak. No to jest budowa. Tak. Na jednym wspólnym rdzeniu ferromagnetycznym umieszczone są co na dwie zwojnice. Ta zwojnica, która jest podłączona do zasilania, nazywamy uzwojeniem pierwotnym. Ta, która podłączona jest, czy podłączana normalnie by jest do odbiornika energii elektrycznej, to nazywamy uzwojeniem wtórnym. A teraz zasada działania. Podłączamy do uzwojenia pierwotnego napięcie zmienne, a formalnie używamy napięcia przemiennego, bo takie tworzymy, tak, ale napisałem w ogólnym przypadku, napisałem napięcie zmienne, bo to może być zmienne. Ale powtarzam, to zmienne w domyśle przemienne, sinusoidalnie przemienne, tak używamy. Napięcie zmienne tworzy zmienny prąd elektryczny zgodnie z prawem Ohma. I to jest U przez R. Skoro R jest stałe, oczywiście tutaj R jest znikome, bo to jest przewodnik elektryczny, tak? Ale zawsze jakieś jest, więc jakiś prąd płynie I1. A jak prąd płynie I1, ale oczywiście prąd zmienny płynie, to wytwarza ono zmienne pole magnetyczne, czyli pan punkt trzeci, no bo jest wzór na pole magnetyczne wytworzone przez zwojnicę z prądem. Tutaj zrobiłem indeksy jedynki, no bo to jest zwojnica. Prąd płynie przez uzwojenie numer 1. Takie uzwojenie pierwotne. To jest N1 liczba zwojów. I 1L to byłoby długość tej zwojnicy, ale zakładamy, że to jest właśnie nawinięta na całej długość. Tak samo to uzwojenie też, tylko tutaj rzadziej jak gdyby nawinięte są te zwoje. No i to jest B1. Skoro I jest zmienne, natężenie prądu jest zmienne, no to a reszta jest stała przecież, to B też jest zmienne. Indukcja pola magnetycznego też się zmienia. Dobrze, skoro zmienia się indukcja pola magnetycznego, to możemy przejść do punktu czwartego. Skoro B jest zmienne, to zmienny jest również strumień pola magnetycznego. Zgodnie ze wzorem BS, tak, BS kosinus kąta, tak, alfa. Tutaj kąt alfa jest kątem 0 stopni, bo linie pola magnetycznego tutaj biegną wzdłuż rdzenia.
a wektor powierzchni też jest w dłuższym rdzeniu, bo one po prostu padły do przekroju zwojów, tak? Czyli tutaj ten kosinus jest równy 1, ale zapisałem go formalnie. Skoro, tutaj też, a tutaj zapomniałem dołożyć jeszcze, tutaj powinienem też dołożyć jeszcze indeksy, tak? To też powinno być z indeksem 1. Tutaj też może być z indeksem 1, bo to strumień pola wytworzony przez zwojnicę, przez zmienny prąd w zwojnicy pierwszej. I teraz ten zmienny strumień pola magnetycznego, tutaj mamy napisane strumień magnetyczny ten na zielono, poprzez rdzeń przenika, jest w obrębie całego rdzenia, tak? Czyli również obejmuje swoim zasięgiem uzwojenie wtórne. Skoro tak, skoro ten strumień jest zmienny, strumień zmienia się, ten strumień tutaj jest zmienny, to tak miałeś, to oznacza, i to przenika do uzwojenia wtórnego, jak napisałem, to jest punkt 5. A tak w razie w punkcie 6 uzwojenie wtórnym indukuje się sem indukcji. Tak? Oczywiście w uzwojeniu pierwotnym jest zjawisko samoindukcji, więc w uzwojeniu pierwotnym też jest samoindukcja. W uzwojeniu wtórnym indukuje się siła elektromotoryczna indukcji. Przypominam, zmienne napięcie wytwarza zmienny prąd, co wytwarza zmienne pole magnetyczne, co wytwarza zmienny strumień pola magnetycznego, co zgodnie z regułą, z prawem indukcji Faradaya, wytwarza siłę elektromotoryczną indukcji i na uzwojeniu pierwotnym, i na uzwojeniu wtórnym, tak naprawdę, żeby było jasne. Tu jest wzór na to, co się wytwarza na uzwojeniu wtórnym. Tutaj mamy dwójki, tak? A tutaj też formalnie byłaby, jeżeli chodzi o indeks, byłaby dwójka, ale ta dwójka to tak naprawdę jest jedynka, mówiąc szczerze, tak? No bo to przenika ze zwojnicy numer 1 z uzwojenia pierwotnego. No dobrze. Oczywiście do uzwojenia wtórnego zakładamy, jeżeli założymy, że mamy tak zwany transformator na biegu jałowym, w pracy jałowej, tak, to wtedy cała siła elektromotoryczna indukcji może być potraktowana jako napięcie na uzwojeniu wtórnym. Pamiętacie, jak mówiliśmy o sile elektromotorycznej ogniwa, to jak mierzyliśmy ogniwo, napięcie wytworzone przez ogniwo woltomierzem bez obciążenia żadnego, to napięcie traktowaliśmy jako siłę elektromotoryczną praktycznie, pamiętacie? Tutaj jest coś podobnego, nie ma odbiornika żadnego podłączonego, a skoro nie ma odbiornika, to mamy siłę elektromotoryczną na uzwojeniu wtórnym, która jest traktowana, może być traktowana jako napięcie na uzwojeniu wtórnym. Tak? Więc to tutaj coś takiego sobie zaproponowałem, żeby napisać, tak? Traktujemy to jako napięcie na uzwojeniu wtórnym. To, co się wytwarza. Ta siła elektromotoryczna tutaj, ta jest praktycznie naszym napięciem na uzwojeniu wtórnym. Oczywiście coś podobnego pojawia się na uzwojeniu pierwotnym. Też jest samoindukcja. Bo to tutaj jest, to jest indukcja wzajemna. Jedna zwojnica wpływa na drugą zwojnicę. A tutaj wpływa sama na siebie. Też wpływa sama na siebie, więc też się pojawia siła elektromotoryczna indukcji w zwojeniu pierwotnym. Zakładając, że jest właśnie na biegu jałowym, czyli wtedy prąd w uzwojeniu pierwotnym jest bardzo mały, co oznacza, że mamy straty energii, czyli też możemy przyjąć, tutaj troszeczkę, tutaj powinno być przybliżenie pewnego typu jednak mimo wszystko, ale możemy przyjąć w dobrym przybliżeniu, że to ta siła elektromotoryczna indukcji, która indukuje się w uzwojeniu pierwotnym również, jest napięciem na uzwojeniu pierwotnym. Tak? Czyli pojawia się na uzwojeniu wtórny siła elektromotoryczna, pojawia się na uzwojeniu pierwotnym siła elektromotoryczna. Jedną i drugą możemy traktować jako napięcie na jednym uzwojeniu i na drugim uzwojeniu. Jeżeli teraz jedno podzielę przez drugie, U1 przez U2, to wyjdzie nam, że wszystko się skraca. Tutaj minusy, te zmiany się skracają. Zostaje tylko N1 i N2. Tak? Czyli zostaje nam taki współczynnik, że stosunek napięcia na uzwojeniu pierwotnym do napięcia na uzwojeniu wtórnym ma się jak stosunek liczby zwojów uzwojenia pierwotnego do liczby zwojów uzwojenia wtórnego. Tak? Czyli stosunek sem jest proporcjonalny do stosunku
uzwojenie. Ten wzór jest słuszny i na napięć maksymalnych, jak mówię, to jest podsuper przemienny oraz dla napięć skutecznych. Bo to podpiera z tych dwóch, to też się podzielić i pomnożyć po obu stronach, to jest bez znaczenia. Tak? Co to oznacza? Że transformator może podwyższać napięcie. Kiedy podwyższy napięcie? Czyli U2 musi być większe od U1. Wtedy, kiedy N2 będzie większe, tak? Czyli transformator podwyższy napięcie, gdy U1 jest mniejsze od U2. No wtedy podwyższa. A co to jest? To też automatycznie oznacza. To też automatycznie oznacza. Czyli kontrol V. Tutaj. Czyli przy okazji, skoro tak jest, N, tak? Czyli N2 jest większy od N1. Czyli jeżeli transformator ma więcej zwojów na uzwojeniu wtórnym niż na pierwotnym, to taki transformator podwyższa napięcie. Czyli jak mamy na przykład napięcie sieciowe 230 V, a chcemy mieć 2300 V, no to zbuduje taki transformator, który ma 10 razy więcej zwojów na uzwojeniu wtórnym niż na uzwojeniu pierwotnym, co wynika z tego wzoru, tak? Obniży napięcie, gdy U1 jest większy od U2, czyli gdy N1 jest, tak, większy od N2. Czyli transformator, który ma więcej zwojów na uzwojeniu pierwotnym z kolei niż na wtórnym, to taki transformator obniży napięcie elektryczne, tak? Wtedy taki transformator Ctrl-C tak. Czyli Ctrl-V tutaj ciach. Czyli taki transformator obniża napięcie elektryczne, tak? Innymi słowy, tam większe napięcie, gdzie jest większa liczba zwojów, tak? Tak można powiedzieć. Czyli transformator służy do zmiany napięcia, powtarzam, do napięcia przemiennego. Jeżeli ja podłączę do uzwojenia pierwotnego napięcie stałe, to będę miał stały prąd. Stały prąd, czyli stałe pole magnetyczne, stały strumień pola magnetycznego, czyli punkt czwarty jeszcze będzie, tak? Ale no, punkt piąty też może powiedzieć, że to stałe pole magnetyczne, stały strumień pola magnetycznego przenika przez rdzeń do uzwojenia wtórnego, ale to stały strumień wtedy jest, nie niezmienny, tylko stały byłby strumień. I punktu szóstego wtedy już by nie było, żadnego SEM by się nie pojawiało. Nic by się nie było, tak? Czyli byśmy na uzwojeniu wtórnym nie indykuje się żadne napięcie elektryczne, czyli nic się nie pojawia, nie ma żadnego napięcia. Tak naprawdę. Czyli transformator tylko służy do zmiany napięcia przemiennego. Tak tutaj napisałem. Do zmiany napięcia prądu przemiennego. Zmieniamy napięcie prądu przemiennego. Dobrze. Czyli innymi słowy, podłączam zmienne napięcie, które tworzy mi zmienny prąd elektryczny, który tworzy mi zmienny strumień pola elektrycznego, który przenikając do uzwojenia wtórnego wytwarza w nim SEM indukcji i mamy na uzwojeniu wtórnym zmienne, bo mamy napięcie elektryczne wytworzone, tak? Oczywiście, jeżeli to wszystko jest przemienne, to wszystko się przemiennie zmienia, więc mamy jeżeli podłączam sinusoidalne napięcie na uzwojeniu pierwotnym, to mam sinusoidalne napięcie na uzwojeniu wtórnym. No dobrze. Czyli mamy coś takiego. Tutaj dopisałem takie dziwne, kontrowersyjne zadanie. Czy mamy perpetuum mobile? Można przecież dowolnie zwiększać napięcie elektryczne. Czyli jak powtarzam 230 V, to nagle mamy 2300 V. Napięcie 10-krotnie więcej. A jeżeli by zrobił uzwojenie wtórnych na przykład 100 razy więcej, to będę miał 23 000 V, tak? 1000 razy więcej, 230 000 V. Czyli sobie mogę wyobrazić dowolnie większe napięcie. No niestety tak dobrze nie jest. Oczywiście się tego domyślaliście, że tak nie jest. Dlaczego? No teraz, jeżeli mamy obciążenie, czyli na uzwojeniu wtórnym coś jednak podłączam, tak, to przez uzwojenie wtórne płynie prąd elektryczny, przez odbiornik płynie prąd elektryczny
I co się wtedy dzieje? Otóż niestety w idealnym transformatorze moce muszą być sobie równe. Czyli moc na uzdrowieniu pierwotnym i na wtórnym musi być sobie równa. W rzeczywistości tak dookoła dobrze nie jest, ale jest bardzo bliskie temu wbrew pozorom. Co to oznacza? Oznacza to tyle, że jak transformator podwyższa napięcie, czyli U2 jest większe niż U1, to I2 musi być mniejsze od I1. Czyli transformator podwyższający napięcie obniża natężenie prądu elektrycznego. Czyli jeżeli napięcie podwyższa na przykład stukrotnie, to w takim obwodzie elektrycznym, który już podłączę do urządzenia jakiegoś, jakimś transformatorze, natężenie prądu stukrotnie zmaleje. Czyli moc musi być taka sama, nie może być większa moc. Moc niestety nie uzyskamy większej. Tak? Czyli nie ma perpetuum mobile. A tak naprawdę to nawet to nie jest do końca równości. W rzeczywistości tutaj też jest coś takiego praktycznie, czyli moc na uzdwojeniu pierwotnym jest większa niż na uzdwojeniu wtórnym. Ale tak naprawdę sprawności transformatorów sięgają 97-98%. Czyli naprawdę są bardzo, bardzo wysokie sprawności, więc tracimy naprawdę niewiele energii elektrycznej na zmianie napięcia. A często potrzebujemy inne napięcie niż jest w sieci w gniazdku 230 V. Powiem tak, prawie zawsze potrzebujemy inne napięcie. No może zwykłe żarówki z żarnikiem, takie tak, stare żarówki, one im to obojętnie. Proszę bardzo. Może silniki w odkurzaczach też. Proszę bardzo. Ale praktycznie każde urządzenie elektroniczne w domu, elektroniczne, powtarzam, nie elektryczne, potrzebuje innego napięcia niż owego 230 V. Zaraz o tym powiemy sobie. To jest schemat taki elektryczny, tak, transformatora. 1-2 uzwojenie pierwotne, 3-4 uzwojenie wtórne, a te dwie linie oznaczają rdzeń. To jest symbol transformatora. Tak? I to może być do czegoś podłączyć, to do czegoś podłączyć. Tak wygląda schemat, tak, tego transformatora elektrycznego. I często transformatory potrafią mieć więcej uzwojeń wtórnych, albo nawet pierwotnych. Na przykład tu taki sobie rysuneczek, to też o, mamy coś takiego. Uzwojeń wtórnych mam 1500, proszę, uzwojeń pierwotnych jest 1500, a wtórnych mamy 3 uzwojenia. Tutaj mam 20,5 uzwojenia. To też naprawdę nie trzeba dowijać do końca zwoju. Może być trochę mniej wcześniej wyciągnięte. Ale może być, ale tutaj rzadko się spotykam, żeby to jakaś była połówka. 13,5, 20,5. Jeżeli podłączę się tutaj do wyjścia tego tutaj pierwszego i drugiego, to będę miał jakieś napięcie wyjściowe pierwsze. Jeżeli się podłączę do pierwszego i tutaj do trzeciego, napięcie wyjściowe drugie. A do pierwszego i do czwartego wyjścia, napięcie wyjściowe trzecie. Zależy od tego, do czego się ja się podłączę, mam takie napięcie. Tu jeszcze się mógłbym podłączyć między drugim a trzecim. 13,5 zwoju. Będzie jeszcze inne napięcie. Byłoby jeszcze czwarte jakieś napięcie mogłoby być. Tak? Czyli mogę naprawdę uzyskiwać z jednego transformatora, który ma ileś zwojów wtórnych, różne napięcia. Chodzi o to, żeby nie budować transformatora, który przeznaczony jest tylko do jednego urządzenia. Tak, żeby budować bardziej uniwersalne transformatory, że można wykorzystywać je w różnych miejscach, a nie tylko w jednym. Tak, to wtedy można, ten transformator w takim schemacie można byłoby wykorzystać, mając 4 napięcia różne tak naprawdę, nie 3, tylko 4. Napięcie między 2 a 3, to gdzie jest 13,5 zwoju, byłoby mniejsze niż napięcie u V1, bo tu jest 20 zwojów, tak? Tutaj byłoby 34 zwoje tutaj było. Tu jeszcze większe napięcie. Tutaj byłoby jeszcze większe napięcie. Też pierwotne mogą mieć różne liczby zwojów. A to tylko dlatego, że w Polsce jest na przykład, czy w Europie jest 230 V w sieci, a w Ameryce mamy 110 V, z tego co pamiętam. Więc też chodzi o to, żeby można było podłączyć z tej strony różne napięcie zasilające. A wszystko dlatego, aby po tej stronie było to samo, co powinno być. Czyli jeżeli mam urządzenia amerykańskie podłączone do 110 V, tak? I ma taki transformator, a takie zegoły mają, no to można użyć w Polsce, ale pod warunkiem, że tutaj trzeba byłoby coś tam wewnątrz przełączyć. Niektóre urządzenia bym Wam pokazał, mamy takie przecież w pracowni fizycznej, mają możliwość zmiany podłączenia nawet na zewnątrz tego urządzenia. W większości tak nie jest, trzeba byłoby rozkręcać i tam coś przełączać, tak?
Tutaj można, ma nawet może na zewnątrz. No to są, tak wyglądają transformatory. No, zwróćcie uwagę, mają kilka wyjść. Raz, dwa, trzy, cztery wyjścia. Tak. Przepraszam, to coś w gardle mi zaschło. Mówimy z tego, nie dwa wyjścia, jest kilka wyjść. Dlaczego kilka? No cztery, zobaczcie. Raz, dwa, trzy, cztery. Tak? W zależności od tego, do czego się podłączę, takie uzyskam napięcie. No tutaj dwa. Tutaj może być wejście do uzwojenia wtórnego, poziom pierwotnego, a tutaj do uzwojenia wtórnego. Zwróćcie uwagę, że tutaj ten rdzeń też ma jest zamknięty, bo dlaczego? Tu jest rdzeń tak dookoła i w środku też jest rdzeń. Tu w środku, tak jak mój kursor i piekło. Tutaj w środku też jest rdzeń. To uzwojenie, to jedno i to tutaj są nawinięte na rdzeniu. Tu jest rdzeń. Linie pola magnetycznego są schowane, są te też zamknięte. I zwróćcie uwagę na jeszcze jedną rzecz, tutaj najlepiej to widać, blaszki. To nie jest pełen rdzeń z ferromagnetyka, tylko zbudowany z blaszek. Dlaczego? Chodzi o to, żeby nie indukować nim tak zwanych prądów wirowych, o których już mówiliśmy, tak? Przy samoindukcji. Prądów wirowych, żeby się nie pojawiły. Co na szkole, na lekcji byłoby coś podobnego do tego. Tak? Taki transformator, mniej więcej, troszeczkę inny, mam troszeczkę inny układ, ale coś podobnego byśmy zbudowali niż jak to. Gdzie wykorzystujemy transformatory? Już trochę powiedziałem o tym, ale pierwsza rzecz, linie przesyłowe wysokiego napięcia. Elektrownia, tutaj mamy 12 kV, produkuje energię, a my potrzebujemy 230 V. Czyli potrzebujemy, mamy w sieci 230 V. Więc trzeba przesłać do nas. Może byłoby to zrobić 12 kV i przychodzi do nas, ale straty energii byłyby duże. Dlaczego? Otóż przewody mają opór elektryczny i nagrzewają się pod wpływem przepływu prądu. Im większe natężenie prądu, tym przewody się mocniej nagrzewają, czyli większe straty energii. Tak naprawdę to się robi. Mamy transformator podwyższający napięcie z 12 tysięcy V na 400 tysięcy V. Czyli zwiększyliśmy napięcie no ładnych tam 30, ponad 30 razy, załóżmy. Skoro tak, to skoro zwiększyliśmy napięcie 30 razy, to natężenie prądu zmalało 30 razy. A skoro natężenie prądu zmalało 30 razy, to ogrzewanie się tych przewodów też zmniejszyło się, bo są mniejsze straty energii wtedy. Czyli po to są linie przesyłowe wysokiego napięcia, aby zmniejszyć straty energii, bo tutaj sprawność transformatora to 98%, załóżmy, tak? Czyli 2% energii tylko tracę na podwyższaniu napięcia. Ale gdybym tego transformatora tutaj nie zamontował, to te straty energii byłyby znacznie, znacznie większe. Załóżmy, że 30 razy większe niż bez tej linii wysokiego napięcia. Tak? Bo czyli prąd byłby 30 razy większy. Tak to najprościej mówiąc. A nawet bym powiedział, że jeszcze więcej, bo tam we wzorze na moc jest i kwadrat. Tak, jak prąd maleje 30 razy, to tak naprawdę moc wydzielana, czy energia wydzielana, to jest 900 razy mniejsza, a nie 30 razy mniejsza. Więc to jest jeszcze większe, tak naprawdę. A potem już przed osiedlami, przed budynkami, przed odbiorcą prądu mamy najpierw obniżające napięcie do też kilkunastu tysięcy voltów, tutaj mamy 13 tysięcy, a potem transformator kolejny obniżający napięcie do 230 voltów. Takie są przy domach często. W miastach tego nie widać, ale skrzynki takie napięciowe praktycznie przy każdym budynku są. Czyli po to jest linia wysokiego napięcia, żeby właśnie zmniejszyć straty energii. Zwiększając napięcie elektryczne, zmniejszam natężenie prądu, co zmniejsza nagrzewanie się przewodów i zmniejszam energię, straty. Tak? Chcąc mieć podobne małe straty przy dużym napięciu, czyli dużym natężeniu prądu, no to musimy się odbyć o wiele większy przepływ przewodników, żeby opór zmniejszyć. Czyli to też, żeby byłoby znacznie większe koszty budowy takiej linii niskiego napięcia, żeby były podobne straty energii. No dobrze. No i oczywiście w ładowarkach, w elektronicznych urządzeniach domowego użytku. Dlaczego? To już wspomniałem. Bo tak naprawdę my wszędzie, teraz urządzenia elektroniczne działają na półprzewodniki i one potrzebują kilkunastu voltów.
telewizory, lampa, które miały lampy kineskopowe, te stare, potrzebowały około 15 tysięcy woltów. Tam trzeba było podwyższać napięcie. Ale elektronika półprzewodnikowa potrzebuje kilku, naprawdę kilkanaście woltów, to jest już maks. Co prowadzi do tego, że trzeba 230 woltów teraz zmniejszać. I to nie dziesięciokrotnie, ale co najmniej dwudziestokrotnie zmniejszamy na tym napięcie elektryczne. Więc to wszędzie tam jest. Każda ładowarka ma też, właśnie też musi zmierzyć napięcie do tych 7 V, czy tam do 8 V, ale potem jeszcze musi mieć prostownik, żeby ten prąd przemienny zamienić na prąd stały. O właśnie. To będzie następna lekcja o prostownikach. No dobrze. Coś tutaj jeszcze, a jeszcze taka najwyżej praktyczna rzecz. Nie trzymajcie ładowarki cały czas w gniazdku, bo co prawda, jeżeli nie mamy nic podłączonego na zewnątrz, nie ładuje czegoś, to jest tak zwany transformator na biegu jałowym, ale niewielki, co prawda, ale prąd przez uzwojenie pierwotne płynie, a to zawsze są jakieś straty energii. Tak? Więc jak przestawaliście ładować, ładowarkę wyciągać z gniazdka. Taka praktyczna uwaga. To wszystko na teraz. Do zobaczenia po przerwie.